Siema! Zakończyła się siódma runda ligi. Po wczorajszej porażce 6-0, pierwszy raz w sumie, zaglądnęło nam w oczy widmo spadku, ponieważ przegraliśmy dwa mecze z rzędu, no i trzeba było się odkuć w dniu wczorajszym. Mierzyliśmy się z drużyną o takiej urokliwej nazwie, a mianowicie Skoczek Trojański, spoko, i ja mierzyłem się z przeciwnikiem Paweł Maj. Graliśmy już raz rok temu na turnieju w Poznaniu, możecie sobie sprawdzić tę partię, bo jest już na moim kanale od ponad roku. Wiedziałem, że to silny zawodnik, ale też tak czułem, że może uda mi się go oszukać. Dzisiaj w ogóle będzie wyjątkowy dzień, bo pokażę wam trzy partie zawodników z naszej drużyny. Także polecam oglądać do końca, bo wydaje mi się, że warto. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o moje przygotowanie, to widziałem, że Paweł grywa bardzo często różnego rodzaju obrony królewsko-indyjskie. Mam swoje warianciki tam przygotowane, także tego się nie bałem. Coś mi jednak mówiło, że zostanie tutaj zmienione, także stwierdziłem, że nie będę się jakoś bardzo dużo przygotowywał, bo i tak nie wyjdzie. W ogóle widzę, że tutaj jest takie żółte światło. Mam żółtą twarz. Dajcie znać w komentarzu, czy znacie jeszcze jakąś osobę, która słynie z żółtej twarzy. Dobra, nieważne. Także zdecydowałem się zagrać ruch D4. Jak to zresztą zazwyczaj bywa. W ogóle tak jak widzicie, we wczorajszej partii przegrałem kolorem białym, ale nie zmieniły nam się kolory, więc znowu zagrałem kolorem białym. Miałem szansę na rehabilitację. Skoczek F6, C4 i C6. I przeciwnik tutaj mnie oszukał. I wstyd się przyznać, ale ze względu na to, że gram te warianty stosunkowo niedługo, to zostałem oszukany, bo zauważcie, ja zagrałem G3, on zagrał D5, ja zagrałem koniec G2. Wszystko spoko, można tak grać, ale to, co ja mam w notatkach, to w sytuacji, że tu, najpierw gram skoczek F3, potem gram G3 i koniec G2. Natomiast przez to, że przeciwnik zmienił kolejność, no to ja też sobie z tego nie zdałem sprawy i zagrałem gońcem na G2. To jest oczywiście normalna pozycja, ale nie do końca wiedziałem, co tutaj robić, szczególnie, że przeciwnik zbił. I generalnie to jest tak, że bardzo często tego pionka można oddać i nawet nie trzeba dostać za to od razu rekompensaty. I myślę, że to też jest taka rzecz, której się nauczyłem dzięki temu, że czasami analizuję sobie partie lepszych, że kiedyś bym myślał, kurczę, muszę tego pionka szybko odbić, a teraz tak stwierdziłem, no dobra, wyprowadzam sobie figury. Tutaj zagrałem A4, co wydaje mi się, że jest dobre, z tego względu, że przeciwnik będzie mieć utrudnione zagranie B5, a jakby chciał ustawić skoczka na B6, to ja zawsze mam taką możliwość i ten pionek jest agresywny. Także oponent tutaj zagrał A5, ja zrobiłem roszadę, no i tutaj przeciwnik zagrał ruch G6. Zagrałem hetman C2, no bo trzeba tego pionka jakoś atakować. Natomiast ten hetman przydaje mi się w trochę innej rzeczy, ponieważ przeciwnik tutaj zagrał goniec G7 i zauważcie, że ja nie zbiłem. Bo ja, jakbym zbił, to przeciwnik zagra tu, ja muszę wracać, przeciwnik ma goniec F5, bardzo z tempem wychodzi do tej pozycji i stwierdziłem, że ten pionek po prostu nie jest tego wart. Więc zdecydowałem się zagrać E4. Ruch, który mi się podobał, z tego względu, że kontroluje całe centrum i gdy ma się kontrolę nad centrum, gra się po prostu łatwiej. Ja wiedziałem, że obiektywnie ta pozycja prawdopodobnie lepsza dla mnie dużo nie jest, ale miałem takie przeświadczenie, że no kurde bele, nie będzie łatwo tego grać przeciwnikowi. No i tutaj oponent musiał podjąć jakąś konkretną decyzję. Zrobił sobie roszadę i nastąpiło skoczek D2. Tutaj ciekawostka. Cały czas chciałem zagrać skoczek A3. I nie wiem, dlaczego zagrałem skoczek D2. W sensie ja policzyłem cały wariant, że jak ja zagram tu... Oj. Jak ja zagram tu, przeciwnik zagra tu, ja zagram skoczek E5 na przykład, żeby dalej atakować, to przeciwnik może tutaj zbić, więc jest lipa. Dlatego najpierw chciałem zagrać wieża D1. Przeciwnik zagra tutaj, ja teraz mogę zagrać jakiś skoczek G5 i to wszystko sobie liczyłem, po czym postawiłem skoczka na D2. I dostałem B5. I no to było głupie, nie wiem dlaczego tak się stało. Trochę przestawiłem sobie kolejność posunięć, ale okej. Bardzo szybko stwierdziłem, nic złego się nie stało, no i zagrałem ruch B3. I moja idea jest taka, że chciałbym, żeby te wszystkie pionki się wymieniły. Że na przykład przeciwnik straci te trzy pionki, ja stracę te dwa pionki, bo wtedy będę mieć pięć pionków na jednym skrzydle i w centrum, a przeciwnik będzie mieć cztery i tego słabego pionka. Więc chciałem tutaj eksplodować to wszystko, co tutaj się dzieje. No i faktycznie przeciwnik trochę mnie zaskoczył, bo ja bardziej spodziewałem się czegoś, że nastąpi tutaj jakieś bicie, wtedy ja to zbiję, przeciwnik to zbije, ja to zbiję.
Wybieram nacisk, atakuję tego pionka, ale nawet jak ten pionek zostanie stracony, no to wiecie, zawsze oponent ma coś takiego, że może zagrać tutaj, ja odejdę i ustawi wieżę tu. I to wydawało mi się najbardziej sensowne i komp też mówi, że to jest bardzo dobre. Natomiast przeciwnik mnie zaskoczył i zagrał ruch E5. I teraz mamy bardzo skomplikowaną pozycję, bo zauważcie, że ja mogę zbić... Hops, 2, 3, 4. Cztery różne bicia, które trzeba brać pod uwagę. Co więcej, mam też inne ruchy, typu wieża D1, typu goniec B2. Mogę tutaj przepchnąć i tak dalej, i tak dalej. Także musiałem wybrać tutaj najlepszy ruch. I to są najtrudniejsze pozycje w szachach, według mnie, gdzie nie dość, że ja muszę liczyć, to jeszcze muszę liczyć to, na którą bicie zdecyduje się oponent. Nie zagrałem tutaj D5, to losowo strzałka zrobiła. Zdecydowałem się zagrać goniec B2. Pierwsza rzecz, o której myślałem, to było bicie. Ale tu nie podobało mi się, że skoczek G4 otwiera mu się przekątna, otwiera mu się to, no jest lipa. Druga rzecz, o której myślałem, to było po prostu bicie tutaj. Natomiast nie do końca podobało mi się to, że przeciwnik albo tutaj zbije, albo przepcha. Więc tak stwierdziłem, ok, no to w sumie to wzmocnię sobie to wszystko. Teraz możliwe, że będę groził tym biciem, ponieważ dodatkowa figura tego broni. Tutaj cały czas mogę tutaj zrobić jakieś łubu-dubu, a jak przeciwnik zbije, co nastąpiło w partii, to ja mogę zbić skoczkiem, wywieram nacisk tutaj, tutaj, tutaj i jest gim. Skoczek A5, łubu-dubu, łubu-dubu. Wydaje się, że przeciwnik ma pionka więcej, i że te pionki, ale że te pionki są słabe. Natomiast na dobrą sprawę, to ten pionek robi coś bardzo ważnego, a mianowicie kontroluje te dwa pola. No i teraz grozi skoczek D3 jakieś i tak dalej. Nie chciałem tego bić, ponieważ na końcu jest goniec A6 i przez chwilę liczyłem tego typu pozycje. Bo jeszcze zdobywam tutaj pionucha, ale tak stwierdziłem, kurde, no chyba nie ma sensu oddawać jakości. Więc odszedłem sobie na spokojnie wieżą. Wieża jest trochę bardziej aktywna, bo atakuje po linii. Nastąpiło wieża B8, ruch, który według mnie był błędem, ale komp mówi, że to najlepszy ruch w pozycji. Goniec C3, no i teraz goniec A6, ruch, który na pewno był błędem. I możecie się zastanowić, bo mam tutaj możliwość, żeby wykorzystać to, że przeciwnik zagrał goniec A6, i jest to błędem. Także możecie zapauzować filmik, zastanowić się, jaki jest najlepszy ruch dla białych, aczkolwiek ostrzegam, że jest dość trudny. I tym ruchem wcale nie jest F4, o czym moglibyśmy sobie, tak naturalnie sobie myślimy, nie? Atakujemy tutaj, przeciwnik musi odchodzić i my bijemy. Problem w tych wariantach zawsze jest taki, że następuje hetman B6, no i musimy tutaj wracać, no i to wygląda bardzo źle, przeciwnik tutaj wywiera presję. Więc nie chodzi o F4, chodzi o wykorzystanie innego motywu, a mianowicie ten goniec sobie ładnie strzela. Tutaj jest wieża i hetman na jednej linii, więc mogę zagrać skoczek F5. No i teraz jakby przeciwnik zbił, no to ja biję tutaj i dlatego ten ruch wieża B8 mi się nie podobał, ponieważ goniec będzie na końcu wchodził z tempem, ja sobie potem odbiję pionka, jest wszystko spoko. Pod skoczek F5. Natomiast jeżeli przeciwnik to zignoruje, tutaj liczyłem tego typu rzeczy i cały czas to mi się zgadzało. Natomiast przeciwnik zagrał skoczek D3, ruch, który znowu mi się nie podobał, no bo ja mogę zbić i zbić. No i teraz znowu, jeżeli sobie popatrzymy, no to ja straciłem dwa ruchy po to, żeby wymienić jedną parę lekkich figur. Ale to, co już rozumiem w szachach i wydaje mi się, że takie rozumienie pozycji moje jest całkiem okej, to, że ten goniec i ta osłabiona przekątna jest dla mnie ważniejsza niż nawet jakaś losowa wieża. Ja w tej pozycji mógłbym mieć jakość mniej, ale mieć gońca, który będzie strzelał po białych polach, po czarnych polach. No i przeciwnik ma różnego rodzaju kłopoty. Ale trzeba to cały czas grać. No i na przykład właśnie nie chciałbym wykonać takiego ruchu, no bo przeciwnik zagra tu, ja mam szacha i on mi zbije, no i w sumie to nic mi to nie dało, pozbyłem się mojej najlepszej figury. Więc tutaj zagrałem skoczek F3, nastąpiło hetman E7, skoczek D4 na widełki. Teraz, gdyby zagrał tutaj przeciwnik skoczek E5, to myślałem, że albo zagram F4, ale znowu trzeba uważać na tego typu rzeczy. Albo po tym mógłbym zagrać hetman D2 i tutaj znowu są ukryte różne groźby typu hetman F4, hetman G5 i tak dalej, i tak dalej. Zaraz do tego przejdziemy, bo podobnie poszło w partii. Przeciwnik obronił wieżą na C8, ja zagrałem hetman D2, no i teraz oponent ma tylko jeden ruch, który mu jeszcze partii nie przygrywa. Jeśli przeciwnik zagra coś totalnie losowego, no to tutaj hops, 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 przeciwnik odchodzi, goniec F6, no i są bardzo duże kłopoty. Także przeciwnik musiał się przed tym obronić i wydaje mi się, że w taki sposób też bardzo często dobrze jest grać.
wybierać, poprawiać cały czas pozycję i też tutaj zostawić małą pułapeczkę, tutaj trochę większą pułapeczkę. Przeciwnik zagrał H6, gitara. No i teraz ja, na dobrą sprawę, nie wiedziałem, co ja mam robić. W sensie, ja wiedziałem, że ja stoję tutaj bardzo dobrze, ale na dobrą sprawę, no to oponent tutaj zaraz, nie wiem, odejdzie sobie królem, odejdzie skoczkiem, zagra F6, no kurka wodna. Nie jest to proste. I zadałem sobie bardzo, wydaje mi się, sensowne pytanie, a mianowicie, która z moich figur jest nic nie robi? No wieża. No to zagrałem wieża B1. No i tutaj oponent znowu musiałby znaleźć, że może zagrać wieża B4 i to jest taki jedyny ruch, który utrzymuje mu równowagę. Ponieważ jeżeli ja teraz zbiję, no to on bije, no to te pionki będą bardzo silne, a on będzie chciał się tutaj dublować i tak dalej. Natomiast przeciwnik bardzo szybko zdecydował się zbić, no bo zauważcie też, że trudno jest znaleźć jakiś ruch. Gdyby nastąpiło cokolwiek, typu, nie wiem, cokolwiek, to ja biję i grożę widełkami, więc przeciwnik zbił i zagrał hetman C5. Tylko że hetman C5 tutaj pozwala mi się dość łatwo poprzestawiać. Zagrałem hetman E3, no i tutaj oponent miał kilka ruchów. Ja stwierdziłem, że jeśli będzie bał się zejść z tego związania, zagra tu, to ja gram hetman F3. Atakuje tutaj, no i są kłopoty. Natomiast okazuje się, że przeciwnik nie musi reagować na żadnego z tych szachów, no bo jeżeli zagra tu i ja dam mu szacha z widełkami i z odsłoną, to on to zbije, no bo to jest bronione. Więc nie jest to groźba, ale mogę to związanie wykorzystać w inny sposób. Przeciwnik zagrał wieża E8, no i tutaj zagrałem prawdopodobnie jeden z ładniejszych ruchów w ostatnim czasie, jakie miałem okazję sobie zagrywać, jeżeli chodzi o szachy. Ponieważ nie mogę tutaj nic zrobić, ale mogę uaktywnić moją wieżę. I teraz jak oponent zbije, no to teraz gram skoczek F5 lub skoczek E6 i zdobywam hetmana, a jeśli nie zbije, no to traci tego pionka. Przeciwnik jeszcze próbował tutaj hetmana 3. No i ja tutaj też, wiecie, miałem kilka możliwości. Myślałem o ruchach typu skoczek F5, myślałem o ruchach typu skoczek E6, myślałem o jakimś podejściu hetmanem na F3, ale cały czas muszę uważać na tego typu szachulce i też grozi mi wzięcie gońca. Więc wróciłem sobie na spokojnie skoczkiem. Przeciwnik zagrał goniec E6. No i tutaj według komputera musiałem policzyć, że oddaję zagrać tu. Przeciwnik jak zagra w ten sposób, to ja wcale nie gram F4. Bo tutaj coś jest, nie wiem co, chociaż mógłbym zagrać F4, w sumie mogłem to zobaczyć. Natomiast tutaj mogę zagrać skoczek F4, grozi tutaj, on jest totalnie powiązany, a jak da mi szacha, no to ja sobie odejdę na F1. To jest taki wariant, który mogłem policzyć, ale mając mało czasu, nawet do głowy mi nie przyszło, że mogę oddać mojego potężnego gońca. A tu jeszcze dodam, że jak tutaj i przeciwnik odejdzie na E7, no to daje szachulca, przeciwnik odchodzi i dostaje mata. Mogłem to policzyć, mówię, no nie zauważyłem najlepiej. Nastąpiło więc hetman D4, wywieram presję. No i tutaj policzyłem, że w tej pozycji cały czas wywieram tę presję i on nie ma ruchów. W sensie ja z daleka widząc tę pozycję stwierdziłem sobie, ale fajnie, mogę tutaj zagrać dosłownie cokolwiek i tak wygrywam. Okazuje się, że nie do końca, bo jak zagram sobie jakiś losowy ruch, to jest wieża D8, ja sobie odchodzę, przeciwnik gra król H7 i ta pozycja już jest prawie równa. Więc muszę grać bardzo dokładnie. No i znowu, trudny ruch do znalezienia, ale znalazłem, a mianowicie wieża D6. I teraz musiałem policzyć, że po wieża B8 grozi mi szach, ale mogę na spokojnie zagrać H3. Zauważcie, że jakbym na przykład zagrał F4, to okazuje się, że tu muszę się zasłonić. Przeciwnik gra goniec H3 i ja dostaję mat. Pomimo tego, że tutaj zdobywam, to dostaje mata. Nie mam co zrobić. Więc musiałem grać bardzo ostrożnie i to też pokazuje, że no wiecie, szachy są jakie są. Czasami w niejednokrotnie w tego typu pozycjach, które mamy wygrane, potrafimy totalnie przerżnąć. Więc ja tu zagrałem H3. Przeciwnik dał szachulca i zagrał wieża D1. Na szczęście tutaj znalazłem już prowadzącą do zwycięstwa kontynuację, ponieważ zagrałem wieża A6. Jak przeciwnik zagrał skoczek B2, żeby mi atakować, to ja to ignoruję. Gram wieża A7. No i tutaj nastąpiła taka dość duża podstawka ze strony Pawła. Najlepsze, co może zrobić, i trochę się tego bałem podczas partii na początku, to po prostu bicie. Ja biję, przeciwnik gra tu i tu. I gdybym odszedł tak, no to mogą być kłopoty. Niby mam tam pionka więcej, gdy zbiję to i parę gońców, więc raczej bym wygrał, ale są kłopoty. Natomiast tu okazuje się, że mogę zagrać skoczek F4 i to podczas partii też widziałem. Jak on zbije, no to ja tu i ma kłopoty. A jak nie zbije, no to ja zbiję. Jak odejdzie tutaj, no to też przegrywa. Natomiast podczas partii przeciwnik zdecydował się zagrać goniec D7.
Natomiast ja to mogę zbić i jest dokładnie to samo, co było. Przeciwnik może tutaj zbić, ale w tym momencie pierwsza rzecz, o której myślałem, to zbicie na B2. I to jest ok. Natomiast potem zobaczyłem, że skoczek F4 jest chyba jeszcze ładniejszy. I w tym momencie faktycznie oponent się poddał, bo cokolwiek by nie zagrał, zagrałby tu, no to po skoczek G6 zawsze dostaje jakiegoś mata na H8. Także ja wygrałem. I znowu zbliżam się do swojego piku. Znowu, aktualnie nagrywam to rano. Pewnie słyszycie, że jest trochę inna barwa głosu z jakiegoś powodu, no ale dzisiaj będę walczył o swój pik rankingowy znowu, także zobaczymy, jak to pójdzie. Natomiast ja chciałem wam pokazać jeszcze dwie partie osób z mojej drużyny. Jedna partia będzie osoby, której jeszcze nie pokazywałem, a mianowicie zawodnika z czwartej? Z czwartej albo z piątej szachownicy, bo to w sumie mi się pomyliło. Marcin Woźniak, ranking 1821 i zagrał bardzo ładną partię. Z Pawłem Koziołem, co ciekawe, czyli z zawodnikiem, chyba nie z rancha, ale z Pawłem Koziołem. No i tutaj chciałem wam pokazać tę partię, bo ona bardzo fajnie pokazuje, jak sobie na spokojnie można radzić w różnych pozycjach. Ponieważ tutaj Marcin zdecydował się zagrać ruch E4, nastąpiło C5 i skoczek C3, czyli nie wchodzenie w te takie główne warianty obrony sycylijskiej. I wy też, jeżeli macie jakiś tam trochę niższy ranking, czy to gracie sobie na czeskomie czy coś, zawsze pamiętajcie, że Sycyl nie jest jakoś tam super groźny, zawsze możecie sobie znaleźć jakieś tam inne warianciki, które możecie grać. No bo tutaj Marcin wyprowadził najnormalniej w świecie figury, zagrał sobie F4, wieża B8, Hetman poszedł na D2, no i tutaj oponent grał bardzo dobrze, bo zdecydował się atakować z drugiej strony. No i co powinniśmy robić w tego typu sytuacjach, gdy widzimy, że oponent nas zaczyna atakować, a my jeszcze nie zaczęliśmy tutaj ataku? Trzeba w jakiś sposób kontr uderzyć gdzieś. No i to też zrobił Marcin. D4. Oponent zagrał B4, skoczek sobie wrócił, goniec poszedł i wydaje się, że przeciwnik nas wiąże, no ale ucieczka wieżą i jest wszystko w porządku. Hetman poszedł na B6, no i teraz znowu jest taka dość trudna decyzja, no bo wydaje się, że mogą być jakieś tam kłopoty. Przeciwnik tutaj może pchać, przeciwnik może bić, przeciwnik może wywierać presję po tej przekątnej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Marcin zdecydował się zagrać bardzo ciekawy i według komputera najlepszy ruch, a mianowicie skoczek idzie na C1, po to, żeby Hetman mógł się ustawić na tej przekątnej. Zauważcie, że dosłownie nic nie zostało zbite jeszcze. Wszystkie figury są na szachownicy i tego typu pozycje są bardzo ciekawe, bo dużo rzeczy może się dziać. No i w tym momencie właśnie oponent zagrał trochę dziwnie, bo zamiast trzymać tę presję cały czas na tym punkcie, to zdecydował się powybijać do spodu. Nastąpiło wieża D2, no i teraz pozycja się wysuszyła troszeczkę. Gdyby przeciwnik chciał, no to mógłby to zbić, ale wtedy następuje podejście królem i ten król zawsze jest trochę bliżej, więc nastąpiło skoczek A5. Łubu-dubu i znowu bardzo dobry ruch B3, ograniczanie tego skoczka i zauważcie, że szachy bywają proste. Po prostu myślicie o tym, co chce zrobić przeciwnik i mu to uniemożliwiacie. Teraz skoczek nie wejdzie na C4, a skoro nie wejdzie, no to oponent zdecydował się wrócić. No i teraz znowu, w jaki sposób my możemy taką pozycję wygrywać, bo to wcale nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. No, pozycja na dobrą sprawę jest koło równości, ale to białe mogą cisnąć za pomocą wykorzystania tego, że ten pionek jest słaby. Ten pionek został mocno zapuszowany, został zablokowany, a teraz używamy naszego pionka, żeby otworzyć linię. I zauważcie, że teraz wieża wchodzi sobie do gry. Nastąpiło E5, C3, ta wieża teraz może sobie chodzić po drugiej linii i wszystko jest w porządku. F6. Ok, pierwsza część planu wykonana, otworzyliśmy sobie linię A, musimy w jakiś sposób dalej atakować. Co trzeba robić w końcówce? Podchodzimy królem. Przeciwnik również podchodzi królem. Która z naszych figur jest najsłabsza? To w ogóle ta partia bardzo dobrze pokazuje, że możemy w szachach robić sobie taką checklistę. Pyk, 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 pyk. I za pomocą jej grać w szachy. Nasza najsłabsza figura wcześniej to był król. Teraz naszą najsłabszą figurą jest goniec. Więc goniec troszeczkę lepiej będzie stał na D1. Zauważcie też, że on pomimo tego, że głupio wygląda, to broni tego newralgicznego pionka, którego oponent nie będzie mógł nam atakować już nic bardziej. Więc oponent zdecydował się zbić i zagrać G5. Nastąpiło bicie, no i atak po linii A. Oponent tutaj zdecydował się zagrać goniec coś, wiem, że goniec F1 też było ciekawe, ale cały czas mamy pozycję, która kręci się koło równości.
Niby teoretycznie białe mają jakąś tam przewagę, ale nie jest to prosto wykorzystać. Wieża G, atak na słabość. H6. Czy możemy coś z tą słabością jeszcze zrobić, żeby sprawić, żeby ona była jeszcze większą słabością? Możemy zagrać H4. No i to jest stawianie przed oponentem takich problematycznych pytań. Ponieważ zauważcie, najlepszym ruchem jest bicie na H4. I może dla was, jako dla zawodników, ktoś to ogląda sobie i ma ranking 1000, to sobie myśli w takiej pozycji, no nie no, białe głupie, no bo podstawiły pionka. Ale chodzi o to, że teraz te dwa pionki będą słabe, no i potencjalnie białe zrobią tak, wybiją i powinno być w porze. Oponent jednakże jest człowiekiem i zdecydował się zagrać król F6. Wieża A2, bardzo dobry ruch, żeby ta wieża sobie wróciła. Zauważcie też, że ten pionek jest cały czas broniony. Goniec E6, łubu-dubu, szach. No i teraz nagle okazuje się, że atakujemy tu, atakujemy króla. Król chciałby podejść na G6, ale tu okazuje się, że jest totalnie przegrana. Skoczek podchodzi, jakby przeciwnik będzie starał się stać w miejscu, skoczek F4 grozi i jest lipa. Natomiast jak ten goniec sobie gdzieś odejdzie, no to i tak skoczek D4, no i zauważcie, że ten skoczek gdzieś tutaj wejdzie z szachem, no i jest, no, czarne przegrywają. Dlatego też oponent zdecydował się zagrać król E7, białe zdobyły pionka, skoczek poszedł na E5, no i teraz od tego momentu znowu możecie sobie zapauzować filmik i zastanowić się, w jaki sposób tutaj białe zaczynają i wygrywają, bo mają jedną sekwencję posunięć, która prowadzi do zwycięstwa. Ja się napiję. A tą sekwencją jest wieża G7, no i teraz jak przeciwnik odejdzie tutaj, no to taki dość prosty mat. Jak odejdzie tutaj, szach. I znowu jest lipa. Więc przeciwnik zdecydował się zagrać w tu. Goniec H5. Tu można było skoczek D3 jeszcze zagrać. Wieża G8. No i teraz bardzo prosta rzecz. A mianowicie bicie. Bicie. Wieża G8. Widać było, że Marcin ma to wszystko z daleka policzone. Bardzo szybko zagrał całą tę konfigurację. Wygrał partię. No i było dobrze, jeżeli chodzi o mecz ze skoczkiem trojańskim. Natomiast my przechodzimy do trzeciej partii, którą chciałem wam pokazać. A mianowicie partii Barbary Trybowskiej z Moniką Barańską, czyli moja dziewczyna kontra nie moja dziewczyna. Basia grała kolorem czarnym. No i jej przeciwniczka miała porównywalny ranking, 1800 czy 1900 około. No i trzeba było walczyć. Widzieliśmy podczas przygotowania, że przeciwniczka czasami lubi sobie zagrać na sportowo Londona, więc jakieś tam ustawienie mieliśmy przyszykowane, natomiast ona zagrała atak trąbowskiego, E3, no i C6. No i tutaj to jest podobne ustawienie do tego, co ja gram, czyli po prostu ustawiamy się w taką strukturę slawa. Skoczek F6, no i teraz skoczek wchodzi na E4. Ja osobiście uważam, że trąbowski, jeżeli jest nieumiejętnie zagrany, no to jest gorsze od Londona, dlatego że czarne zawsze tutaj zdobędą tempo ruchem skoczek E4. Przeciwniczka zagrała goniec F4, hetman B6, hetman C1, goniec F5. I na dobrą sprawę, jak tak się zastanowicie, to grająca czarnymi, Barbara, ma tutaj Londona, tylko że z dwoma tempami więcej. Bo normalnie ten goniec idzie od razu na F4, i hetman stoi na D1. Przeciwniczka zagrała tutaj, zagrała tutaj, zagrała tutaj, a w tym czasie Basia wykonała same sensowne ruchy, więc nie może tutaj stać źle. Goniec E2 i tutaj bardzo ciekawy ruch. Ruch, z którego mogę powiedzieć, że jestem dumny, ponieważ nastąpiło H6. Po pierwsze, po skoczek H4 zawsze będzie ucieczka na H7, ale po drugie, za H6 kryje się coś dużo bardziej strasznego dla oponentki, ponieważ po roszadzie wyprowadzenie skoczka tu jeden, jedyny ruch, dzięki któremu czarne mają przewagę, G5. Basia się nie boi. Basia na pełnej atakuje swoją przeciwniczkę. No i tutaj oczywiście najlepszym ruchem było goniec G3, nie? No i jak Basia by zbiła, no to odbijamy, jest okej. Jakby Basia nie zbiła, tylko puszowała dalej, no to też miałaby swoje szanse w tej partii. Natomiast oponentka zagrała goniec E5. Nie do końca rozumiem dlaczego, bo po F6 i tak musi wrócić i teraz H5 jest dużo silniejsze, ponieważ ten pionek jest cały czas broniony. Ale okej. H5. Zauważcie, jak te pionki powoli zaczynają lecieć. Oponentka zagrała H3, trochę dokładniejsze było H4. No i tutaj trzeba by było podjąć decyzję, czy bijemy. Czy bijemy tutaj? No nie wiem. Natomiast H3, H4, tutaj G4. Zauważcie, ostatnie 5 ruchów to jest G5, F6, H5, H4, G4. Czyli na pełny. Goniec G4,
Otworzyła się już linia. Zauważcie, że cały czas jest atak po linii G. Goniec poszedł na D3, H3. No i teraz białe, jedyny ruch, który zapewnia im jeszcze taką w miarę stabilną pozycję, to jest G3. Ale to jest taki ruch, którego no, nie chcecie grać. Ten goniec, no to naprawdę to by był żart. Więc G3 było słabe. Znaczy G3 było dobre, ale słabe z takiego ludzkiego punktu widzenia. Dlatego oponentka zdecydowała się zagrać skoczek E1. No i tutaj znowu bardzo dobry ruch ze strony grającej czarnymi. Ponieważ gdyby na przykład nastąpiło jakieś bicie, no to zawsze są problemy przy gońcu na G6. Gdyby nastąpiło bicie tutaj, no to skoczek to bije i też nie do końca wiadomo, co nam dało. Więc skoro problemem jest goniec G6, to nastąpiła długa roszada. I co ciekawe, po biciu, wydaje się, że czarne mają pionka mniej, ale na dobrą sprawę, no to po takich ruchach jak E5, potem F5, jak to wszystko się tutaj powymienia, no to koniec końców ważniejsze dla nas jest to, żeby nasz król był bezpieczny. Natomiast pielniczka zdecydowała się zagrać C4. Nastąpiło bicie. No i teraz bardzo ładny ruch, który Basia musiała już widzieć z daleka, to znaczy musiała widzieć no te kilka ruchów temu, gdy robiła długą roszadę. A mianowicie w tym momencie możemy wykorzystać ten fakt, możemy wykorzystać to pole i zagrała skoczek E5. No i teraz jak goniec odejdzie, no to oczywiście skoczek F3 i mat. Poza tym, że są widełki. Nie można tego bić pionuchem, bo tracimy wieżę. Więc nastąpiło bicie gońcem. Bicie F3. Goniec H3. No i tutaj widać para gońców. Dużo lepsza pozycja. Osłabiony król przeciwnika czy przeciwniczki. Więc jest totalna lipa. Wieża D1, łubu-dubu, przeciwniczka nawet nie zbiła tego, ponieważ po goniec G7 byłyby kłopoty, tylko zdecydowała się zagrać wieża F1, goniec H6, cały czas przeciwniczka jest tutaj wiązana, no i w zasadzie reszta tej partii to jest takie dokręcanie śruby cały czas, to znaczy hetman C5, goniec G7, trochę chodzenia w kółko, ale łubu-dubu, goniec G4, no i zaraz będzie jedno związanie, wybicie. I zaraz bardzo ładny ruch na koniec, a mianowicie pogonienie hetmana, wieża D1 i okazuje się, że po łubu-dubu tu, goniec E2, przeciwniczka ma jeden ruch, goniec D3 i Basia wygrała. Także jak zapewne się domyślacie, wygraliśmy ten mecz. Pokazałem wam trzy partie, z których wyszliśmy zwycięsko. Co więcej, na trzeciej szachownicy zawodnik nasz rozgrywał swoją 1000. partię klasyczną, także spoko, natomiast zremisował niestety, także stwierdziłem, że nie będę wam pokazywać, a na drugiej szachownicy nasz zawodnik też wygrał, Krzysiek Pulik. Nie pokazuję wam jego partii, dlatego że już pokazywałem, a chciałbym jak najwięcej osób tutaj zawrzeć, także mam nadzieję, że ten dłuższy troszeczkę filmik wam się podobał. Odbiliśmy się, wygraliśmy 4,5 do 1,5. Dzisiaj gramy z Agiechem, jeżeli wygramy z Agiechem, to się utrzymaliśmy. Natomiast jeżeli nie, no to jutro będziemy musieli wygrać. Także mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Trzymajcie się cieplutko, dziękuję za wsparcie i elo!